Witamy wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Ja jestem Adam. Ja jestem Marcin Sergiusz Przybyłek albo Martin and Drim. Okej, słuchajcie. Dzisiaj porozmawiamy na temat najnowszej twojej powieści. W tej pięknej scenerii. Tak, właśnie. Tak. Przywitajcie, to nie jest co prawda Szymon Zakhausen, ale jeden z orków z mojej powieści. No jak ty się tak czujesz? Powiedz mi, czujesz się bezpiecznie, bo on nie jest... On jest wytresowany. Wytresowany, tak, bo tak, z tego co wiem, to orki nie grzeszą inteligencją, tak? Nie grzeszą, ale miewają dobre serce. A skąd się w ogóle orki wzięły w książce? To jest dobre pytanie. Więc... Rzecz się dzieje w 2057 roku, tak się zaczyna. Po tym, jak wszystkie kraje na świecie, obywatele wszystkich krajów zażyły N-Gen, czyli lek na nieśmiertelność, bo wreszcie nastała cudowna era nieśmiertelności. Wreszcie. No i okazało się, że tylko w Polsce ciągle nie potrafią wprowadzić tego leku na rynek, dlatego że są kłopoty prawne, kłopoty z ZUS-em, kłopoty z emeryturami, jak to wszystko rozegrać, lewica się bije z prawicą, duchowni z ateistami, lesbijki z gejami, narodowcy wrzeszczą, że koniec świata, w związku z tym wszyscy się z nas śmieją, wszyscy. Korea Północna, Kongo, Somalijczycy, Arabowie, Meksykanie, wszyscy się śmieją z Polaków, którzy nie potrafią się dogadać. I co? I pewnego pięknego dnia okazuje się, że lek N-Gen ma skutki uboczne. I ludzie zaczynają mutować w takich gości jak ten tutaj mnie, który jest zielony, bo to jest związane z chlorokruoryną, czyli barwnikiem zielonym krwi. On występuje na przykład u pierścienic. Są rzeczywiście nieśmiertelne, rzeczywiście się fantastycznie regenerują, ale coś im w głowach nie sztymuje. Są dużo głupsi niż ludzie, no i są bardzo krwiożerczy, tak? Bo ich ciała migdałowate, takie struktury mózgu uległy też zniekształceniu, lubią rzeź i rąbankę. W związku z tym Polska staje się ostatnim bastionem ludzkości na całej ziemi. Rozumiesz? Polacy są ostatnimi ludźmi na ziemi i Polska nie jest już Polską, jest twierdzą Polską. Trzeba bronić tej twierdzy za wszelką cenę. Tworzą się nowe oddziały, nowego typu sprzęty, bo wszystko musi być produkowane w Polsce. Nie możemy już importować leopardów. Przepraszam bardzo, nie ma już Niemiec. Są orki niemieckie. Nie możemy importować ropy naftowej, musimy sobie radzić z tymi kopalinami, które tutaj mamy. To tak samo chyba nie będziemy mieli kawy i herbaty, co? Będziemy mieli kawy i herbaty, tak. Wow, tak, to tak. Są problemy z dostawami. To są poważne problemy. W związku z tym widzisz, że to jest powieść lekko patriotyczna, taka z przymrożeniem oka. Lekko też taka, ona opowiada troszeczkę o zmienionej gospodarce, bo w momencie, kiedy nie może być, nie ma importu, kiedy pada cała sieć bankowa światowa, kiedy wszyscy parlamentarzyści, łącznie z prezydentem Dadą, zażywają nielegalnie engen, w związku z czym też mutują i zamieniają się w takich gości, zostają rozsikani bronią wielkokalibrową, kiedy znikają prezesi, którzy też nielegalnie biorą engen i również duża część kleru, społeczeństwo raptem zostaje odcięte od całej wierchuszki, musi się zorganizować jeszcze raz. W związku z tym powstaje królestwo, jest król Justyn Łyżwa i królowa Magdalena Kozak, to jest zresztą para literacka, bo Magda Kozak jest pisarką, a Justyn Łyżwa jest tłumaczem, zresztą komandosem, znakomitym facetem. Jest powrót, tutaj jeśli spojrzysz, widzisz kołowrót, to jest symbol słowiański, jest powrót do źródeł pogańskich, dlatego że kler się nie sprawdził niestety, tak jak gdyby. Nazwy sprzętu są fajne. Są transportery opancerzone typu Dashbok, są czołgi z Faruk, są helikoptery Perun, są samobieżne haubice typu Jaryło, czyli jest powrót, wiesz, do tego nazewnictwa takiego słowiańskiego, pogańskiego z dawnych czasów. No i generalnie jest to książka nie do końca na serio, prawda? Jeśli pisać książki patriotyczne, to bez zadęcia. Chociaż jest tam troszeczkę patosu, są tam sceny epickie, ale są też sceny śmieszne, zwłaszcza z udziałem miłości. Tak? No właśnie widzę i tak trochę się obawiam, czy on tutaj tak będzie stał, czy coś zrobi. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz związana z tą książką. W tej książce występuje Robert Schmidt. To jest znany polski pisarz, który celuje w literaturze post-apo, ale też znany jest z tego, że pisze space operę. On wpadł swego czasu na pomysł w powieści Szczury Wrocławia i w tej powieści zastosował pewien taki manewr, taki eksperyment formalny. Zaprosił do tej powieści mnóstwo ludzi. Powiedział, zgłaszajcie się, a ja was z tej powieści zabiję. To jest powieść o zombie. Zgłosiło mu się mnóstwo ludzi, on wybrał 220 osób. I wszystkie są opisane w tej powieści i wszystkie, raczej większość marnie kończy. Co, zrobiłeś coś podobnego? Zrobiłem coś podobnego. Pomyślałem sobie, że zapożyczę pomysł od Roberta i zaproszę ludzi do swojej powieści z pewną modyfikacją. To znaczy powiedziałem, zgłaszajcie się albo na orków, albo na cywili, albo na żołnierzy i opiszcie swoją postać. Im ciekawszy opis, wow, im ciekawszy pomysł na postać, im ciekawsza historia, tym bardziej prawdopodobne, że te postacie będą głównymi postaciami w powieści. Ludzie przesłali mi genialne pomysły, ja postarałem się to złożyć w jakąś sensowną całość i w ten sposób powstała opowieść, która nie byłaby taka ciekawa, gdyby nie ci, którzy się do mnie zgłosili. Na przykład... Dla mnie to jest niesamowite, że masz takich fajnych fanów, ale oprócz tego, że jesteś otwarty na to, tak? Że tak naprawdę ja jako czytelnik mam jakiś wpływ na to, co będzie w kolejnej książce. Tak jest. Niesamowite. Tak było. Na przykład Szymon Zak, pisarz, taki self-publisher, bardzo fajny facet, opisał postać właśnie takiego orka Szymona Zakhausena, który jest jedną z głównych postaci w tej powieści. W ogóle jest tam trochę pisarzy znanych. Witek Jabłoński, właśnie Robert Schmidt, o którym wspomniałem, Michał Cholewa, znany ze Space Oper swoich, Magda Kozak, już o nim mówiłem, Arkady Saulski, debiutant tegoroczny, Dominika Węcławek, więc trochę jest też pisarzy. Tworzy to niesamowity kolor, znaczy ja mam takie wrażenie, wiesz, nie jest dobrze, jeśli pisarz chwali się swoją książką jeszcze przed premierą, bo premiera będzie 16 sierpnia. No ale mam wrażenie, że ten eksperyment jest w miarę udany, zwłaszcza mnie cieszy to, że udało mi się stworzyć taką książkę Kuser z pokrzepieniem, są tam fajne takie już męskie postaci i żeńskie też postacie, no. Dużo się w tej książce dzieje. To jest gruba książka, fajna, lubię pisać grube książki. Czyli czeka nas po prostu dużo świetnej zabawy. Pod znakiem Stalowego Orła, tutaj jeśli widzicie tę piękną ilustrację tego orła, który wisi za nami i grozi, to jest ilustracja zrobiona przez Łukasza Matuszka. W ogóle muszę ci powiedzieć, że na początku ja nie chciałem pisać powieści. Pierwotny pomysł to był taki, że chciałem stworzyć nowe godło Polski. Stwierdziłem, że ten heraldyczny orzeł jest za miękki, chcę stworzyć godło takie bardziej agresywne, bardziej takie, z którym mógłbym się identyfikować. Wtedy zaprosiłem kilku grafików do współpracy, wielu stwierdziło, że nie ma czasu albo się boi tematu. Tylko Łukasz Matuszek, Orteza Matuszek stwierdził, że okej, zrobimy to. Jak już powstało to logo, to myślę sobie, kurczę, możemy napisać powieść w związku z tym logo. Tak powstał orzeł biały. Wow, no logo robi wrażenie. Myślę, że się nadaje. Tak. Poza tym chyba dobrze, że coś się pojawiło takiego patriotycznego, bo jednak człowiek jest taki zabiegany na co dzień. Nie zastanawia się nad tym, gdzie mieszka, co robi. A tutaj takie małe przypomnienie, prawda? Kim jesteśmy, skąd pochodzimy. Akurat na dzisiejsze czasy to taki fajny akcent, nie? Tak. Jest sporo zmian takich systemowych, które wprowadziły w Polsce. Na przykład udostępniłem narkotyki. Wow. Broń, no oczywiście twierdza jest oblężona, każdy obywatel musi mieć dostęp do broni. No i kilka innych takich ciekawych modyfikacji w naszym systemie gospodarczym. No jestem ciekaw, co to będzie. Kiedy książka zostanie wydana? 16 sierpnia, a oficjalna premiera na Polkonie, także zapraszam zwłaszcza orły. Okej, ja również zapraszam. Do zobaczenia w następnym odcinku. I żegnamy się znakiem orła. Aha, czyli to tak.